i jest jak jest. I to jest najlepsze dla wszystkich. Tak mi się wydaje. Pan mówił, że jakieś inne kraje były też pozbawione tego jednego dobra, chyba prywatne w jakimś czasie. A jakie to były kraje? Tutaj są dwie grupy krajów. Jedna grupa krajów to są nasi najbliżsi sąsiedzi, prawda? Tacy na przykład jak Czesi, czy Słowacy, czy Ukraińcy, czy Litwini. Także w części Niemcy, prawda? To dawniej była część Niemiec, była także takim krajem, który był pozbawiony tej własności prywatnej. To było na masową skalę, czyli właściwie własność prywatna wtedy w tych krajach prawie nie istniała, poza jakimiś bardzo małymi elementami. Ale jest także druga grupa krajów. To są kraje na całym świecie, gdzie w większym bądź mniejszym stopniu znacjonalizowana część gospodarek. Nie tak, jak to było tutaj zrobione, ale też było jak gdyby nadmierne wykorzystanie tej państwowej własności, co potem prowadziło do tego, że trzeba było prywatyzować. I na przykład w Wielkiej Brytanii bardzo wiele rzeczy było najpierw znacjonalizowanych, a potem było prywatyzowane, tak jak w Polsce. Tyle tylko, że skala tego przedsięwzięcia tam i tutaj była inna. Ja mam takie pytanie, bo jak pan mówił o tej, na przykładzie tej autostrady, to jaka mniej więcej średnio wychodzi różnica w tym, że ktoś zapłaci o ileś tam więcej podatku, a też zapłaci po przyjechaniu tego każdego kilometra? Tak naprawdę zapłacić trzeba tyle samo, no bo to tyle samo kosztuje. Możemy tylko na różne sposoby zapłacić. Prawda? Jeżeli płacimy za autostradę, przejeżdżając ją, to płaci ten, kto jedzie. Prawda? Czyli na przykład ten, kto nie jeździ autostradą, bo nie chce, nie będzie płacił. Ten, kto nie potrzebuje, jakaś nie wiem, bardzo starsza osoba, albo osoba, która nie ma prawa jazdy, to w ogóle nie jeździ, nie będzie tego finansować. Będą finansować tylko ci, którzy jeżdżą. Dobrze? Poniekąd dobrze. Jak każemy płacić bezpośrednio przejeżdżając, to tylko ci, którzy jadą, zapłacą. No ale przecież ci, którzy nie używają autostrady na bieżąco, na przykład, nie wiem, idą do sklepu i kupują sobie jakieś towary, które wcześniej, żeby były wyprodukowane, czy też żeby były dowiezione do sklepów, są to autostradą przewiezione. I tam trzeba było zapłacić za koszt przewiezienia. Prawda? I to też nie jest takie dobre. Każde rozwiązanie tutaj jest w jakiś sposób dobre, w jakiś sposób niedobre. Musimy wybrać jeden z nich, ale pamiętajmy, że w każdym przypadku płacimy. Czyli innymi słowy mówiąc, nic nie może w gospodarce powstać za darmo. To jest tak samo jak z pójściem do lekarza. Czasami mówi się o tym, że lekarz ma być bezpłatny, albo że lekarz ma być taki, że do niego płacimy. My zawsze płacimy, tylko czasem płacimy bezpośrednio, czasem płacimy pośrednio. Nazwanie czegokolwiek w gospodarce, że jest nam dostarczane za darmo, jest nieprawdą. Po prostu nie musimy płacić w momencie dostawania tego czegoś. Natomiast zapłacić musimy zawsze. I to jest bardzo ważne, też kolejny jeszcze taki przekaz dla was, żebyście pamiętali, że nie istnieje w gospodarce możliwość uzyskiwania dóbr za darmo. Jeżeli mówimy, że szkoła jest publiczna, to wcale nie znaczy, że szkoła jest za darmo. Tylko znaczy to tyle, że za tą szkołę płacimy, płacąc podatki. Prawda? Szkoła, gdyby była prywatna, to będzie szkoła, w której my płacimy bezpośrednio, ci rodzice, którzy tam posyłają swoje dzieci, płacą bezpośrednio tej szkole, do której posyłają te dzieci. Płacą tak samo. Tyle, znaczy płacą inaczej. Koszt jest ten sam. Natomiast inny jest sposób przekazania tych pieniędzy. Bezpośrednio w przypadku prywatnej szkoły, pośrednio w przypadku szkoły publicznej. Płacić musimy zawsze, tak samo jak zawsze musimy za tę autostradę zapłacić. Bo też jej wybudowanie i jej użytkowanie kosztuje pieniądze. Dla nas pozostaje decyzja, jak chcemy to robić. Ostatnie dwa pytania, bardzo proszę. Panie profesorze, a jak to jest, że niektóre leki są refundowane na przykład? To znaczy, że społeczeństwo płaci za czyjeś leczenie, czy jak refundowane? No właśnie, żeby...
żeby cokolwiek refundować, to trzeba skądś mieć pieniądze. Prawda? I te pieniądze pochodzą od reszty społeczeństwa. Czyli jeżeli jedna osoba idzie do apteki i kupuje jakiś lek, który jest częściowo refundowany, to znaczy, że za to płaci ktoś inny. Tym kimś są wszyscy pozostali obywatele. I zorganizowanie tego czegoś takiego jest w bardzo poważnym stopniu słuszne. No bo nikt z nas nie wie, kto kiedy na to zachoruje. Prawda? I możemy nie być w stanie kupić sobie. Więc dobrze jest, jak się wszyscy zrzucimy na tych, którzy zachorują. Problemem oczywiście jest to, że czasami ludzie nadużywają. Prawda? Bo myślą, te leki są takie tanie, są tak refundowane, że ja sobie kupię tego bardzo dużo, na wszelki wypadek na przykład. Albo kupię, mimo że tego nie potrzebuję na bieżąco. Prawda? Albo kupię dla kogoś. I wtedy jest problem. No więc trzeba uważać, prawda? Bo z jednej strony to jest dobry pomysł, żeby jak gdyby w całym społeczeństwie ubezpieczyć się przed sytuacją, w której ludzie nie mają środków na leczenie. Było to bardzo złe. Jak płacimy wszyscy razem, to ci, którzy są zdrowsi, płacą za tych, którzy są bardziej chorzy. I to jest dobre, tak długo, jak ktoś tego nie nadużywa. Niestety często się tego nadużywa, dlatego to są problemy. Część własność zmienia się na prywatną, czy z prywatnej na publiczną? Najlepiej, jak się w ogóle nie musi zmieniać, to jest sytuacja najlepsza, bo zawsze przy takich zmianach, i to w obie strony, jest to bardzo bolesne. Jak się zmienia z prywatnej na publiczną, czyli jest to nacjonalizacja tak naprawdę, to dzieje się na ogół w okresie jakiejś rewolucji, gdzie no, to bardzo mało pokojowy sposób się dzieje. No, ludzie wtedy, to na ogół jakiejś rodzaj wojny domowej, czegoś takiego wtedy następuje. Bardzo niedobra sytuacja. Wariant drugi, kiedy jak już znacjonalizowali, trzeba prywatyzować, też jest niedobry, no bo nie bardzo wiadomo, jak to zrobić. Prawda? To jest naprawdę trudne zadanie. Bo z jednej strony nawet chcielibyśmy, żeby to mieli polscy obywatele, jeżeli ktoś tak powie. Żeby my prywatyzujemy polski majątek, który był publiczny i chcemy, żeby on był teraz polskim majątkiem prywatnym. To niech polscy obywatele to mają, no tak, ale oni musieli to kupić, a na przykład nie mają pieniędzy. To rozdajmy. No tak, ale jak rozdamy, to my nie wesprzemy tego przedsiębiorstwa, które jest sprzedawane, w kapitał potrzebny dla jego funkcjonowania. Naprawdę jest bardzo wiele wyzwań i naprawdę najlepszym rozwiązaniem jest, gdy ten podział na to, co jest gospodarce publiczne, a co jest prywatne, jest zdecydowany, a potem tylko lekko modyfikujemy to, jeżeli to jest potrzebne. Robienie tego na masową skalę w którąkolwiek ze stron jest zawsze bardzo niedobre i zawsze rodzi wiele, wiele problemów. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Bardzo dziękujemy za nasze pytanie.